Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki Botaniczne Eliksiry. Recenzja jest już na IGTV na Instagramie, ale tutaj dla widzów YouTube'a również postanowiłam taką recenzję nagrać. Mamy książkę w twardej oprawie. Ziołowe napary, magiczne herbaty i ogniste trunki. Stron jest około 280. I teraz tak, poznaj magiczne zastosowania roślin i tradycyjnych składników, które znajdziesz nie tylko w dzikim ogrodzie, ale i w swojej kuchni. Receptury na ziołowe herbaty, magiczne eliksiry i ogniste trunki. Czas na szczyptę botanicznej magii, która odmieni rzeczywistość, odpowie na nurtujące Cię pytania, zapewni Ci zdrowie i dobre samopoczucie. Dowiedz się, jak skorzystać z roślin w najlepszy sposób, pijąc je z ulubionego kieliszka. Dzięki tej książce dowiesz się, co łączy historię niewolnictwa i mojito, jakie właściwości ma jałowiec, roślina będąca składnikiem kadzideł i ginu, jakie drinki pił Ernest Hemingway w Blasku Księżyca, które rośliny mogą służyć jako talizmany ochronne, dlaczego herbata może spełnić nasze ukryte pragnienia, co zrobić, by ziołowe piwa, pitne miody i cydry miały wspaniały smak i niezwykłe właściwości. W książce znajdziesz mnóstwo botanicznych ciekawostek i przepisów na wyśmienite trunki oraz koktajle bezalkoholowe, a także zaklęcia na dobre samopoczucie. To źródło wiedzy o roślinach i ich niezwykłych właściwościach, których do tej pory nie znałeś. Sam tytuł Botaniczne Eliksiry nie sugeruje magiczności tej książki, ale zaiste magiczna ona jest. Może wydawnictwo Znak, Kraków 2021, zupełnie świeża pozycja. Słuchajcie, spis treści przede wszystkim. Mamy tak, podstawy magii, co znajduje się w tej książce, co sprawia, że to magia, czyli definicja magii, nauka a magia, czynienie magii, przemiana naszych napojów w eliksiry. Potem instrumentarium magicznej sztuki wróżenia napojów. Mamy różdżka, czyli dłuczek barmański, kielich, czyli szklane naczynia i łyżki, naczynia szklane, efeim, noże, obieraczki i skrobaczki do cytrusów, pentakl jako deska do krojenia i barek jako przestrzeń ołtarza, a oprócz tego mnóstwo drinków, na przykład Ginger Rogers, zaklęcie pasji, Lady Godiva, zaklęcie wdzięczności, Feniks, zaklęcie odrodzenia, zaklęcie na trudności w relacjach, także każdy tutaj przedstawiony drink jest podparty takim magicznym działaniem na daną rzecz. O duchach, alkoholach i składnikach. O chmielu, o piwie, o bimbrze, o wódce, o winie. Roślinne mikstury w kuchni. I tu mamy opisane jabłko, tarninę, wiśnie, limonkę, sosnę, truskawkę, wanilię i ich magiczne zastosowanie. Ognisty cydr, imbirowy zaczyn, kombucha, aromatyzowane octy, roślinne mikstury w barze, rozbrykane owoce, eliksiry miłosne, magia herbaty i miodu, miksologia koktajli i znajomych. Co zrobić z niewykorzystanymi składnikami eliksirów? Książka jest trochę jak książka kucharska, tylko dotycząca właśnie herbat, dotycząca drinków, dotycząca picia generalnie, alkoholowego i bezalkoholowego. Jest zakraszana takimi dosyć ładnymi, fajnymi ilustracjami do tych drinków. Mojito mogliście zobaczyć na Instagramie, jak robiłam, oraz zaklęcie pomarańczowej pasji. Również pomarańczowe inicjatywy również było robione na IGTV. Także słuchajcie, no może do opowiadania ja mnóstwo nie mam, ale powiem, komu może się przydać. Komuś, kto lubi magię, lubi proste, magiczne zastosowania, które można we własnej kuchni stworzyć. Przepisy są dosyć proste, ze składników, które przeważnie gdzieś tam posiadamy w swoich zasobach. I na czym to polega? Słuchajcie, mamy przede wszystkim, no może na tym zaklęciu pomarańczowej inicjatywy
Wam pokażę. Strona 50. Mamy zawsze podane, dlaczego mamy robić ten drink, jakie jest zadanie. Mamy podane składniki i akcesoria i mamy podane, jak mentalnie skupić się i energetycznie na działaniu, tak by wypicie tego drinka, napoju, herbaty spowodowało daną przemianę i manifestację energetyczną. Także słuchajcie, no jest to magiczna książka kucharska eliksirów dotycząca. Tak jak mówię, ona nie z tytułu jak gdyby nie sugeruje swojej magiczności, ale tutaj właśnie w taki prosty sposób tę magiczność pokazuje. Zastosowanie w praktyce na przykład, czegoż tu zastosowanie. Amaretto. Zielarstwo i sposoby zastosowania. Zastosowanie w praktyce na kreatywność, na odwrócenie zła, na świadomość dobrego serca, na miłość, na namiętność, na otwarcie umysłu, na relaks, na nieufność, na spokój lub uzdrowienie. I tutaj już możemy działać magicznie z prostymi czynnikami. No i mamy przepis na amaretto miłosne. Także słuchajcie, pamiętajcie, że magia przede wszystkim nie polegała na tym, żeby w wielkich katedrach, miejscach mocy czynić jakieś ogromne wyzwania i ryty rytualne. Najczęściej magia jest to magia domowa, magia ludowa, magia kuchenna. I tutaj pod kątem eliksirów, czyli płynnych nośników magii, mamy bardzo fajną książkę, bardzo fajny poradnik. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja bardzo serdecznie polecam i oczywiście proponuję zaobserwować mnie na Instagramie, gdzie były robione dwa drinki, gdzie było robione mojito i gdzie było robione zaklęcie pomarańczowej inicjatywy. Bardzo smaczny drink, bardzo. I naprawdę warto włożyć energię również w to, co jemy. Tak jak pamiętacie, zawsze było błogosławienie żywności. Robiło się ten krzyż na chlebie. Takie stare, stare metody magiczne w kuchni się stosuje. No ile włożymy miłości w mieszanie, w garze i w zupie, tyle tej miłości zjedzą nasi bliscy. Także coś może być robione z miłością, jest wtedy przepyszne, a przynajmniej energetycznie bardzo dobre. To tak samo również możemy naszych gości lub siebie samych uraczyć magicznymi eliksirami na każdą życiową bolączkę. Także ja serdecznie książkę polecam. Ona będzie stała u mnie na półce do wykorzystania. Jak mi się przypomni, że trzeba coś zrobić, trzeba coś przygotować, to właśnie można to zrobić magicznie, a nie po prostu zwyczajnie. Tak Wam chciałam polecić i pokazać. Także myślę, że pozycja warta warta posiadania. Cena sugerowana 46,99, czyli 47 zł. znak.com.pl. Książki z dobrej strony. Także można je tutaj brać. Pamiętajcie, spis treści na końcu. Ale jak książka kucharska, przeglądamy sobie i patrzymy. I w tak zwanym międzyczasie, na przykład o talizman snów. Do małego bawełnianego woreczka włóż pestki z jednego jabłka. Woreczek umieść w poszewce na poduszkę, aby przywołać sen. Nie magia? Magia. Ale z prostej jabłkowej rzeczy, jak będziemy może cydr robić, to se pestki, że znajdziemy. Także słuchajcie, to akurat tonik z octem jabłkowym. Także słuchajcie, warto, polecam, fajna, może znaleźć się w biblioteczce do wykorzystania. No nie jest ten typ książek, co to przeczytam i zapomnę. Raczej do takiej książki z przepisami po prostu się wraca. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach, recenzjach i buziaki dla Was. Pa, pa!